Skąd wziął się pomysł na autografy na masce malucha? Bardzo mi się spodobała inicjatywa pani Moniki Jaskulskiej z Bielska-Białej Nie wypada nie pomagać, która organizuje po raz kolejny bal charytatywny na rzecz szpitala w Bielsku-Białej, szpitala pediatrycznego, na wyposażenie tego szpitala i postanowiłem zebrać autografy od znanych i lubianych osób w całej Polsce, no i następnie podarować tą maskę pani organizator. Maska trafi na licytację podczas balu charytatywnego, który zostanie zorganizowany w Bielsku-Białej. Skąd pomysł na taką oryginalną inicjatywę? Nie wypada nie pomagać. Jest prowadzona równolegle z akcją Bielsko-Biała dla Toma Hanksa. Z racji tak świetnego pomysłu, który został rozgłośniony na całą Polskę i nie tylko. Z racji, że o całej akcji dowiedział się również aktor Tom Hanks, chciałem tematycznie podpiąć się pod tą akcję i wymyśliłem, że będę te autografy zbierał właśnie na masce świata 126P. W pogoni za autografami przemierzyłeś setki kilometrów. Czy było warto? Tak, było warto ze względu na szczytny cel. Była to dla mnie wielka przygoda, przyjemność niesamowita spotkać znane osoby i mam nadzieję, że zostanie to docenione na aukcji podczas balu charytatywnego. Czy podczas tej całej akcji zmagałeś się z jakimiś trudnościami? Najtrudniejszym momentem było dla mnie spotkanie z synem. To był moment, kiedy wróciłem do domu z trasy, przygotowywałem się już do kolejnego wyjazdu i w tym momencie mój 3,5-letni syn podszedł do mnie i mówi: tato, nie wyjeżdżaj już, bardzo się o ciebie martwię. I to było takie dość mocno emocjonalnie dla mnie trudne, no ale dzięki wsparciu rodziny udało się dokończyć tą akcję. Jak wspominasz spotkania ze sławnymi osobami? Każde z tych spotkań było wielką przygodą, niesamowitym, wiązało się z niesamowitymi przeżyciami, a najwspanialsze było to, że każda z tych osób, z którymi się spotkałem, proponowała kolejną pomoc. Wiązało się to z tym, że najczęściej nawet przy mnie te osoby dzwoniły już do kolejnych osób, z którymi można by było się spotkać. No i dzięki temu każde kolejne spotkanie owocowało kolejnym spotkaniem załatwionym przez tą osobę. Czy planujesz jeszcze kolejne akcje charytatywne? Ponieważ na co dzień pełnię służbę w Państwowej Straży Pożarnej, postanowiłem kolejną akcję zorganizować na rzecz jakiegoś strażaka bądź też strażaków, którzy ulegli jakiemuś wypadkowi podczas służby. Czy chciałbyś komuś szczególnie podziękować za wsparcie? Tak, bardzo dziękuję za wsparcie mojej rodzinie, najbliższym oraz wszystkim osobom o dobrym sercu, dzięki którym mogłem pokonać więcej kilometrów i dotrzeć do większej ilości znanych i lubianych osób. Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w licytacji maski. Mam nadzieję, że będą Państwo kierować się sercem, ponieważ nie wypada nie pomagać.